Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Tobie chwała, narodzony, dla zbawienia wszystkich ludzi. Panie Jezu, Synu Matki, która z Ducha Cię poczęła. Tobie dzisiaj oddajemy myśli, słowa i uczynki. Ty przeniknij je swą łaską, aby godne były Ciebie. Twoja gwiazda betlejemska stała się już jasnym słońcem i oświeca drogę życia, którą chcemy iść ku Tobie. Chryste, któryś się objawił wielkim mędrcom i pasterzom, cześć i wieczne panowanie Ojcu, Tobie i Duchowi. Amen. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem, którzy zła nie czynią, lecz chodzą Jego drogami. Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie. Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twoich ustaw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania. Będę Cię wysławiał prawym sercem, gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków. Przestrzegać będę Twoich ustaw, abyś mnie nigdy nie opuścił. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze? Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg będzie się wznosił nade mnie? Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże. Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci, by wróg mój nie mówił, ja go zwyciężyłem, by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem. Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu. Niech się moje serce cieszy z Twojej pomocy. Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Na synów ludzkich Pan spogląda z nieba, by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze. Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli? Ci, którzy nie wzywają Pana, drżą ze strachu, gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych. Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, lecz Pan jest jego ucieczką. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Pan odmieni losy swojego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Ujrzały wszystkie krańce ziemi. Alleluja. Zbawienie naszego Boga. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący i niewidzialny Boże, Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście Chrystusa, który jest prawdziwą światłością. Wejrzyj na nas z dobrocią i spraw, abyśmy godnie wysławiali wspaniałą tajemnicę narodzenia Twojego jedynego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.